Cześć, cześć, Snow Nadrzysi, z tej strony Ryzrox, a ja witam Was bardzo serdecznie w drugim filmie Stres Test Silnika. I dzisiaj, słuchajcie, wziąłem do testów trzy ciężarówki, które mają taki sam ładunek, czyli cysternę na pace i cysternę podczepioną. I to są wszystko ciężarówki tylko z tylnym napędem. I słuchajcie, pierwszy, którego wziąłem, wszystkie oczywiście mają skrzynię tuningowaną i pierwsza z ciężarówek to jest Ford CLT 9000. Jest to ciężarówka, której nie można znaleźć na mapie, trzeba ją sobie kupić. Niestety to jest ciężarówka, którą trzeba sobie kupić. No i zobaczcie, jak sobie radzi. Wbiła sobie czwarty bieg, najwyższy jaki jest możliwy na tej skrzyni biegów. I słuchajcie, no czuć troszeczkę, że ma trudności, może no na pewno nie spadnie na jedynkę, na pewno nie zejdzie niżej, ale słuchajcie, no troszeczkę było jej trudno i wynik to potwierdza, 47 sekund. Słuchajcie, druga ciężarówka w tym teście to jest ciężarówka, którą można znaleźć w Wisconsin, to jest Pacific P512PF, świetny pojazd, mi się strasznie ona podoba i z wyglądu, i no żałuję tylko, że nie ma napędu na wszystkie koła, no ale trudno. No i tutaj słuchajcie, ona również się rozpędziła na tej samej skrzyni biegów, rozpędziła się do czwartego biegu i mam wrażenie, że jej, jak jechałem, że o wiele łatwiej idzie ten test, no bo zobaczcie nawet po wyniku, 31,2, no z 35 sekund i zajmie, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, 37 sekund, 10 sekund różnicy pomiędzy Fordem CLT 9000, naprawdę świetny wynik. No i na koniec, ostatnią ciężarówką, którą wziąłem do tego testu, bo wybrałem ciężarówki tylko z tylnym napędem, to jest International Transtar 4070A. To jest ciężarówka, którą można zdobyć tutaj w Michigan, na zaporze Smithville, bo ja właśnie na zaporze robię ten test. No i tutaj, słuchajcie, podobna sytuacja jak z Fordem, czyli ona też się rozpędzi do tego czwartego biegu, ale czuć troszeczkę tak, że jest no troszkę tak ciężej niż na, no wiadomo, że jest ciężej niż na płasko, ale wynik jest całkiem niezły, zobaczcie, 41, 2, 42 sekundy, no naprawdę wynik świetny, lepszy od Forda, więc słuchajcie, po tym teście wychodzi, że Pacific numer 1, International numer 2 i Ford na trzecim miejscu. Dobra, słuchajcie, to tyle w tym teście, w drugim teście, test Stres Silnika 2. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w następnym. Z tej strony Ryzrox, cześć!